odcinku Katoła Shoujo. W poprzednim odcinku byliśmy sobie na randce i niestety Emi zrobiła sobie coś w nogę i nie chce się przyznać, co tam się jej dzieje. Skończyliśmy sobie na korytarzu, więc zacznijmy sobie bez zbędnego gadania, przedłużania i tak dalej. Chyba tutaj jesteśmy po tym obiedzie czy coś takiego, chyba tak. Nie pamiętam. Gdy docieramy pod moją klasę, Emi raczy mnie szybkim całusem i zmierza korytarzem w towarzystwie Rin. Odwracam się, by wejść do sali i napotykam duet Shizune i Mishy. O nie. Cześć, Shizune. Musiałam przyciszyć, bo się wydziela. Misza zdaje się toczyć z góry przegraną walkę, by nie wpaść w atak chichotu, kiedy tłumaczy najnowszą tyradę Shizune. Okej. Jesteśmy zadowolone, powiem nawet, że podekscytowane, widząc, jak sprawnie poradziłeś sobie ze znalezieniem nowych przyjaciół i zawarciem znajomości. I to z taką ślicznotką, Hichan. Wydaje mi się, że ta końcówka była Miszy. No właśnie, jesteś zazdrosna. Mimo wszystko czujemy się zobowiązane uprzejmie przypomnieć, że publiczne okazywanie sympatii jest surowo zakazane. Naprawdę to przykre, Hichan. Przez artykuł 8 kodeksu postępowania, który jest określony w szkolnym regulaminie. Nie posrajcie się z tego powodu. W tym jednak przypadku nieznajomość prawa może być twoją wymówką, jako że jesteśmy pobłażliwe, a robota papierkowa wymagana do ukarania was dwoje zwiększyłaby tylko górę pracy, która staje naprzeciw nam, jedynym członkiniom samorządu uczniowskiego, a poza tym tworzycie uroczą parę. Okej. Fajnie, dlatego też potraktuj to jako oficjalne upomnienie i proszę, powstrzymaj się od takich pokazów w przyszłości, a przynajmniej wtedy, kiedy Shizune cię widzi, Hichan. Ta cała gadka jest tak jawnie absurdalna, że nie mogę się powstrzymać, by nie odpowiedzieć w podobnie pompatyczny sposób. Otóż w każdym razie czuję się oświecony. Najmocniej przepraszam za swoje nieprzemyślane zachowanie i będę usiłował zapanować nad swoimi bezecnymi popędami, które obawiam się zmuszają mnie do tak niestosownego okazywania uczuć publicznie. Nawet jeśli miałbym obciążyć już zapracowanego samorządu uczniowskiego tak bohemi sprawami i dołożę wszelkich starań, by w przyszłości w tej kwestii ułatwić wam życie. Ja nie wierzę, dobre. Przynajmniej gdy Shizune patrzy. To ostatnie zdanie jest przekazane Miszy z mrugnięciem oka, która ostatecznie traci kontrolę nad swoim śmiechem. Dobrze powiedziane, Hichan. Wchodzimy do klasy, a ja sam tłumię śmiech. Okej, teraz to było dobre. Lekcja przebiega spokojnie, a po ostatnim dzwonku znów pozostaje w klasie sam z Muto. Więc wygląda na to, że zebraliśmy się wszyscy na drugim spotkaniu koła naukowego. Czy pierwszym? Co o tym myślisz? Powinniśmy liczyć wczoraj jego spotkanie? Cóż, wczoraj przecież założyliśmy koło, prawda? Wygląda to na zajęcia w kole, więc możemy bez obaw nazwać wczorajszy dzień spotkaniem. Muto uśmiecha się w swój typowy, wymuszony i niezdarny sposób. Ciekawe, czy mięśnie jego twarzy nie są po prostu poprawnie uformowane, by pozwalać mu się naturalnie uśmiechać. Chyba naprawdę masz talent do tego, znaczy do logicznych procesów myślowych. Chyba tak. Naukowiec mówi z przekonaniem, Kisao. Odpowiedzią tutaj jest: tak, mam. Kiedy świat chce wiedzieć, jak to działa, mówimy to, nawet jeżeli wszystko, co mamy, to porządna hipoteza. Ale musimy i tak brzmieć pewnie, ponieważ jesteśmy autorytetami w temacie, prawda? Chichocze, uśmiechając się przy tym w swój niezdarny sposób do swojego niezdarnego żartu. Ze wszystkich sił próbuje się nie wykrzywić, ale raczej mi się to nie udaje. Oczywiście to całkowita nieprawda. Wiemy sporo, jasne, ale nikt nie jest ekspertem od tego, jak działa świat. Choćby dlatego, że nikt nie może być pewien. Bez pewności nie ma ekspertów. Ale czasami lubimy udawać. Niektórych rzeczy jesteśmy pewni, prawda? Tak i nie. Na przykład wiemy, że jest grawitacja. By to zobrazować, podnosi ołówek i upuszczę go. Widzisz, wciąż tu jest, ale dobrze to sprawdzić raz na jakiś czas. Dlatego też wciąż spotyka się badaczy kombinujących z grawitacją. Jesteśmy właściwie pewni, jak ona działa, ale zawsze istnieje szansa, że coś jest nie tak, jak myślimy. Więc sprawdzasz i sprawdzasz i sprawdzasz. To nauka w pigułce, Hisao. Przez cały czas słuchałem całkiem urzeczony. Mu to wydaje się szczerze zafascynowany tymi sprawami. Chyba. Czasami naprawdę trudno powiedzieć. Jak działa świat? Jak funkcjonuje człowiek? Jak działa wszechświat? Wszystkie te pytania oczekują odpowiedzi. I w zależności od tego, w jakim kierunku pójdę, może będę mógł odkryć sposób na naprawienie swojego serca. Nie sądzę jednak, że jest to dla mnie największy priorytet.
Poza tym, gdy zaczynamy dyskutować o książce, którą dał mi wczoraj, łapię się na tym, że jestem tym coraz bardziej zainteresowany. Bardziej niż stanem swojego serca. Wow, Hisao! Normalnie nie wiesz, taki inteligent. Nim nawet zdajemy sobie z tego sprawę, mija godzina. Cóż, zakończę na teraz spotkanie, dobrze? Kolejne spotkanie będziemy mieli jutro albo pojutrze. Zastanawia się nad tym przez chwilę. Niech będzie pojutrze, mam dużo do sprawdzenia. Dobrze, zatem do zobaczenia. Gdy wychodzę z klasy, zdaję sobie sprawę, że nie mam za bardzo co robić dziś wieczorem. Emi i ja niczego nie zaplanowaliśmy, więc idź do niej, zrób jej niespodziankę. Chyba pójdę do biblioteki, to i tak lepsze niż odrobienie pracy domowej w pokoju. No wiesz ty co, zrobiłbyś jej niespodziankę. Biblioteka zawsze wydaje się nieco chłodniejsza od reszty pomieszczeń. Najpewniej to po to, żeby uchronić książki od nadmiernego ciepła i wilgoci. Książki są wytrzymałe, ale jeśli chce się je utrzymać w dobrym stanie, to trzeba w to włożyć nieco wysiłku. Mam parę książek, które są tak zużyte, że strony ledwo trzymają się grzbietu. Wydaje się, że nie da się ich czytać, ale jeśli traktuje się je delikatnie, podchodzę do głównego biurka, gdzie spotkam Yuko, zajmującą się tym czy tamtym. Gdy wchodzę, uśmiecha się do mnie i macha ręką. Cześć, Hisao. Dobrze cię znowu widzieć. Czego szukasz tym razem? Chyba niczego szczególnego. Po prostu nie mam ochoty jeszcze wracać do swojego pokoju i tyle. Yuko kiwa głową. Cóż, jeśli nie jesteś zajęty, to może pomożesz mi czegoś poszukać? Jasne, czego potrzebujesz? Yuko kładzie palec na ustach i ukradkowo się rozgląda. Wygląda, jakby rozglądała się za podsłuchiwaczami. Przysuń się. Robię parę niepewnych kroków do przodu, czując się przy tym zdecydowanie zmieszany. Yuko ścisza się do spiskowego szeptu. Jestem na tropie włamywacza z Yamaku, co? Kogo? Ci, ściany mają uszy, Hisao. Okej, okay. Albo mogą mieć. Ale słuchaj, te zaginione książki, pamiętasz je? Ta? Cóż, one nie zaginęły, one zostały skradzione. Jestem o tym przekonana. Pamiętam, że coś takiego już mówiłaś, ale skąd ta pewność? Yuko przychyla się bliżej i o ile to w ogóle możliwe, szepcze jeszcze ciszej. Bo znalazłam jedną z jego kryjówek. Co zrobiłaś? Yuko wygląda na dumną z siebie. Znalazłam jedną z jego skrytek. Była pod schodami w męskim akademiku. Były tam wszystkie trzy książki, których szukałam. Podejrzewałam wcześniej, że to robota złodzieja, ale teraz mam na to dowód. Więc zabrałaś z powrotem te książki? Yuko patrzy na mnie tak, jakbym sugerował, żeby wyszła na spacer nago. Zwariowałeś? Nie może wiedzieć, że jestem na jego tropie. Mógłby się wtedy przyczaić i uniknąć złapania. Aha, więc po takim... Więc po co w takim razie jest ci potrzebna moja pomoc? Yuko ponownie omiata bibliotekę spojrzeniem i nachyla się bliżej. Musisz dla mnie poszpiegować, okej? Okay? Poszpiegować? Tak, no wiesz, na przykład jak jesteś w akademiku, wypatruj wszelkiej podejrzanej działalności. Co w ogóle mam uważać za podejrzane? Znaczy się, Kenji jest całkiem podejrzaną osobą, ale szedłbym o zakład, że niemal nie chodzi na lekcje, a tym bardziej nie zakrada się do biblioteki, żeby podkradać książki. Ale co mi szkodzi, żeby się na to zgodzić? Przynajmniej wyrwie mnie to z tej dziwnej rozmowy. Ta, da się załatwić, nie ma sprawy. Yuko prostuje się i podekscytowana klaszcze w dłonie. Świetnie. A teraz szybko zmieńmy temat na wypadek, gdyby ktoś wszedł. Jak ci się wiedzie w nowej szkole? Tak właściwie to całkiem dobrze. O porankach biegam razem z Emi i Barazaki, prawda? Tak. Skąd wiedziałaś? Obsługiwałam was w herbaciarni, pamiętasz? Wywnioskowałam, że jeśli będziesz z kimś biegać, to najpewniej to będzie to ona. Wygląda na zadowoloną z siebie. Jestem pod wrażeniem. Wracając do tematu, tak, biegamy razem rano. I ten, tak jakby zaczęliśmy ze sobą chodzić. Yuko znowu klaszcze w dłonie z ekscytacji. Naprawdę? To świetnie. Założę się, że jest wam razem dobrze. Wiesz, uwielbiam widzieć, jak ludzie się tak się odnajdują. Nawet pomyślałam sobie, gdy weszliście wtedy do Szanghaju, ciekawe, czy ten chłopak koniec końców zwiąże się z jedną z tych dziewczyn. Naprawdę? Yuko zdaje się nie zauważyć mojego odrobiny zdziwionego tonu i kiwa głową na potwierdzenie. Ta, wiesz, było widać, że zaczniesz chodzić z jedną z nich. Mam nosa do takich spraw. No nie wiem, aczkolwiek jej mina lekko rzednie. Nie jestem w tym taka dobra, gdy chodzi o mnie. O, jestem pewien, że to nieprawda. Och, ale to prawda. Kiedyś spotkałam takiego chłopaka. Całkiem dobrze się dogadywaliśmy, ale okazało się, że jest młodszy ode mnie. No i co z tego?
To było nieco dziwne, ale nie tak strasznie. Co było naprawdę dziwne, to to, że jednego dnia zniknął i nigdy go więcej nie zobaczyłam. To naprawdę brzmi nieco dziwnie. No to co już tak, prawda? Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Czuję się zobowiązany do pocieszenia jej. Jestem pewien, że nie. Chcę ją jeszcze trochę pocieszyć, ale oboje podskakujemy w zaskoczeniu na nagły dźwięk dzwonka z mojej kieszeni. Yuko wzdycha, by się uspokoić, gdy ja wyciągam telefon z kieszeni. Czuję się lekko zakłopotany, że pośrednio spowodowałem zamieszanie. Telefon. Emi, co jest? O, dzięki Bogu, nie dzwoniłam wcześniej do ciebie, więc nie wiedziałam, czy to właściwy numer telefonu, ani czy w ogóle odbierzesz i nie Boże, a gdzie tu są jakieś przecinki? Hej, Emi, zwolnij. Co się stało? Przez chwilę po drugiej stronie panuje cisza, podczas której słyszę, jak Emi stara się opanować oddech, by się uspokoić. Co się mocno poruszyło, co zaczyna poruszać i mnie? Czy mógłbyś do mnie wpaść? O mój Boże, i tego się tak strasznie bałaś? Tak, teraz, albo zaraz po teraz? Naprawdę, naprawdę muszę z tobą porozmawiać. Boże, co się stanęło? Coś się stało. W ostatnim zdaniu wyczuwam błagalny ton, którego chyba nigdy wcześniej od niej nie słyszałem. Oczywiście, zaraz tam będę. Trzymaj się na wodzy, dobrze? W moim poruszeniu najwyraźniej zacząłem mówić nieco od rzeczy. Dobrze, wytrzymam. Jezu, ja się boję. Do zobaczenia wkrótce. Co tu się stanęło? Naciskam przycisk zakończenia rozmowy, wsuwam telefon do kieszeni i przepraszam Yuko za to, że uciekam i wybiegam. Może w pewnej chwili zatrzymałbym się, by pomyśleć, która jest godzina, albo jak podejrzenie to wygląda, gdy chłopak wchodzi do żeńskiego akademika, o tej porze. Tyle, że w tej chwili myślę tylko o tym, by dostać się do Emi, dowiedzieć się, co jej się stało i jak mogę pomóc. Pukam do drzwi, witam mnie ściszone, proszę. Co jest bardzo nie tak z widokiem przed moimi oczami? Tak, jest Emi, ale siedzi na wózku inwalidzkim. I brakuje jej nóg. Rozglądam się po pokoju i widzę je w kącie, leżące tak, jakby ktoś tam rzucił. Emi odpowiada na moje wejście kwaśnym uśmiechem, mówiącym, że jest zarówno zadowolona, widząc mnie, i całkowicie doszczętnie załamana. Cześć, Kisao. Co tu się stanęło? Mów. W tej chwili. Wygląda na to, że płakała, ale jeśli by tak było, to już prze... Wygląda na to, że płakała, ale jeśli tak było, to już przestała. Zauważam, że brak mi nieco tchu po wchodzeniu po dwa schodki naraz, żeby się tu dostać. Ale moje serce nie ma raczej nic przeciwko temu wysiłkowi. Zapamiętuję ten szczęśliwy fakt, by później nad nim rozmyślać. Na przykład wtedy, gdy nie będę patrzył lekko osłupiały na swoją dziewczynę na wózku inwalidzkim. No dobrze, ma protezy, ale no chyba... też do twojego mózgu by musiało dotrzeć to, że skoro... no nie ma tych nóg, to na wózku też może jeździć? Hisao, użyj czasem mózgownicy, błagam. Orientując się, że nadal nie odpowiedziałem na jej powitanie, mój mózg rusza z kopyta, no w końcu. Emi, co się stało? Chyba powinnam była ci posłuchać, Hisao. W nogę wdało się paskudne zakażenie. Nie wolno mi biegać przez co najmniej najbliższe parę tygodni. Śmieję się gorzko tonem, który nie powinien od niej pochodzić. Ha, nie mogę nawet na nich chodzić. Mogłabym używać kul i zachować jedną nogę, ale nie widziałam w tym sensu. Mam skakać? Nie da się biegać na jednej nodze. W ten sposób mogę przynajmniej, no nie wiem, szybko się toczyć czy coś. Ta, to dobrze, prawda? Moja pokraczna próba spojrzenia na dobre strony wydaje się doceniona, ale nie przynosi skutku. Mi znowu wzrusza ramionami. Tylko, że to dość kłopotliwe. Mam na myśli, że teraz nie możemy nawet jeść na dachu. Nie ma tam podjazdu dla wózków. Ta, ale to nie jest wielki problem, prawda? No to możemy przecież razem jeść, a to się najbardziej liczy. Znowu ten kwaśny uśmiech boli mnie od samego patrzenia. Ta, też tak myślę. Ale jak już mówiłam, to kłopotliwe. Po prostu nie korzystałam z wózka od... przez chwilę myśli. Może 7 lat? W każdym razie coś około tego. Długo. Obawiam się, że wyszłam nieco z formy. Cóż, na szczęście to tylko tymczasowe, prawda? Emi kiwa głową. Chodzi ci o to, żebym cię pchała na tym wózku czy coś? No ta, oczywiście. To nie tak, że straciłam je na zawsze. Ale to i tak mnie wkurza. Kiwam współczująco głową. W końcu niewiele więcej mogę zrobić. Co mam zrobić? Powiedzieć, a nie mówiłem? Co prawda mówiłem jej, żeby dała komuś obejrzeć tę nogę. Ale kiedy to zauważyłem, tak było za późno. Potrzebujesz czymś pomocy? Mam na myśli, mogę ci w czymś pomóc? Emi kręci głową, a na twarzy pojawia się cień jej zwykłego uśmiechu. Nie, dam sobie radę sama.
Jednak gdybyś pomógł mi się przenieść na łóżko, oszczędziłbyś mi problemu podjeżdżania tam samej. Czerwienie się wbrew sobie. Emi chichoczy. Ale z ciebie skromniś, Hisao. Wcale nie. Tylko nie chciałbym wykorzystywać takiej młodej kobiety jak ty. Boże, to znacznie zabrzmiało. Hisao zboczuło. To nie po dżentelmeńsku. Okej. Okay. Podprowadzam wózek Emi do jej łóżka i z łatwością ją tam przenoszę. Szybko się poprawia i siada na krawędzi. Tak naprawdę jest nieco cięższa niż na to wygląda. Wykłuszenie tej uwagi na głos byłoby oczywiście nieuprzejme z mojej strony. Kurna, jesteś trochę ciężka. O Boże, Hisao, debeś tak jesteś naprawdę. Ona się... Emi utyrza mnie poduszką. Ja myślałam, że się nie obrazi za to. A jednak chyba trochę tak. Dupek. Ja tylko mówię. To pewnie przez to całe bieganie. Na wspomnienie o bieganiu uśmiech Emi lekko rzednie. Ach, cóż, podejrzewam, że przez jakiś czas nie będziemy musieli się tym przejmować, co? Może zrzucę parę kilo. Więc to robisz, żeby schudnąć, tak? Przestajesz się ruszać? Jestem prawie pewna, że właśnie to zaleciłby mi pielęgniarz. Skoro już o tym mówimy, będziesz nadal pojawić się rano na bieżni? I chciałbym sobie... O, cholera. Nagłe wtrącenie Emi, raczej dyskretne mamrotanie niż coś mocniejszego, powoduje, że oglądam się z szokiem. Nachyla się nieco i zakrywa oczy dłonią, próbując ukryć fakt, że płacze. Oj, nie płacz. Oczywiście stłumione szlochanie powoduje, że jej płacz jest całkiem oczywisty. Hej, przepraszam. Zapomnij, że cokolwiek mówiłam, dobrze? Ostrożnie obejmuję ją ręką i przyciągam do siebie. Nie mogę wymyślić nic innego do powiedzenia czy zrobienia, jak się pociesza osoba, która znowu straciła swoje nogi. Emi obejmuje mnie w uścisku i zamiera na chwilę. Przepraszam. Chyba raczej kiepsko wychodzi mi to całe pocieszanie. Nie mów tak. Wszystko w porządku, naprawdę. Jej głos nieco tłumi moja klatka piersiowa. Pocieszająco głaskam jej głowę. I o to właśnie chodzi, prawda? Poradzisz sobie z tym, wiem o tym. Poza tym jestem tu, żeby ci pomóc, pamiętasz? Emi podnosi głowę i patrzy się na mnie z zapłakanymi oczami. Mógłbyś? Naprawdę mógłbyś? Uśmiecha się kwaśno, a w jej oczach widzę jakiś błysk. Nie potrafię powiedzieć, czy się ze mnie nabija, czy nie. Oczywiście. Boże, dlaczego mnie bijesz? Znaczy się, jasne, jesteś trochę ciężka, ale... Mój dowcipny komentarz zostaje uciszony przez nagłe dociśnięcie się ust Emi do moich. Zaskakuje mnie to tak, że uderzam się głową o ścianę za łóżkiem. Au! Emi się odsuwa, starając się wyglądać bardziej na zmartwioną niż powstrzymującą uśmiech. Wszystko w porządku, a ja się z ciebie śmieję, jak to mi zabroni. Wybacz. Z żalem pocieram głowę i uśmiecham się do Emi. Teraz to mnie zaskoczyłaś. Czy to się zmieni w nawyk? Będę częściej pouczany przez Shizune i Miszę? Na wspomnienie o tej parze Emi chichocze. Serio, te dwie... Gdybym nie wiedziała dlaczego, nie rozumiałabym kompletnie, czemu ona kręci z kimś, kto się tak rządzi. O której teraz mówimy? Dobrze wiesz, o której, Hisao. Trudno uznać Miszę za kogoś, kto się rządzi. Więc jaki jest powód? He? Dla którego Misza trzyma Shizune? Emi zbywa moje pytanie uśmiechem. Nie mam pojęcia. Rozumiem. Poza tym chyba zapominasz, jakie było pytanie, prawda? O tak, chyba zapominam. Nie mogłabyś dawać ci jakiegoś ostrzeżenia, co? W przeciwnym wypadku będę narażona na wstrząśnienie. Podkreślam swoje słowa, pocierając potylicę. Emi chichocze jak szalona. Mógłbyś nosić kask. No jasne. Wiesz, parę dzieciaków tutaj nosi takie. Albo mógłbym się po prostu zemścić. Łapię poduszkę zza pleców i walę nią Emi w głowę. Oj, chyba upadła. Emi zlatuje się z łóżka i ląduje na podłodze z łupnięciem. O kurde. Coś ty zrobił. Jej ręce natychmiast pojawiają się na łóżku, a sama jakoś daje rady wciągnąć się z powrotem. W jej małym ciele znajduje się naprawdę zadziwiająca ilość siły. Jej twarz jest pochylona w dół, odwrócona ode mnie, przez co myślę, że mogłem ją przypadkowo zranić. Emi, wszystko w porządku? Uderzyła się w... Znowu mnie zbiła? Ręka wystrzeliwuje w moją stronę i łapie mnie za kołnierz. Przyciąga mnie ostrym szarpnięciem, a jej cwaniacko uśmiechnięta twarz jest centymetr od mojej. Emi? Boże, co tu się dzieje? Uderza mnie z główki! Boże, Hisao dostał z bani! Nasze czoła głośno się ze sobą zderzają.
Czy on stracił przytomność? Siadam z powrotem i pocieram teraz twoje obolałe czoło, podczas gdy Emi uśmiecha się zwycięsko. Co ty na taką zemstę? Nie fair, on się miał zemścić. Nie ty, co to ma być? Nie wolno mścić się za zemstę. Jak na kogoś, komu brakuje dużej części nóg, Emi jest zadziwiająco gibka. Zamierzam się na nią, ale zwinnie tula się na bok, usuwając mi się z drogi i uderza mnie poduszką. Oczywiście nie ma ze mną szans. Zacznijmy od tego, że mogę wstać. O my g... To było chamskie! Uff. Ojeju, co tu się dzieje? Boję się. Chyba jednak ma nad tobą przewagę. Chyba jednak nie mogę. Zdaje się, że Emi umiejętnie mnie podcięła i teraz zwycięsko siedzi okrakiem na mnie, kiedy leży na plecach. Nie jestem nawet pewien, jak jej się to udało. Wygrałam. Jej oczy błyszczą podstępnie. Zostałem całkowicie pokonany w dodatku przez dziewczynę o połowę ode mnie mniejszą. Jednak bycie pokonanym nie wydaje się takie złe. Emi znajdująca się nad moją talią nie jest czymś, co ja albo moje ciało może łatwo zignorować. Otwieram usta, by coś powiedzieć, ale Emi nurkuje, zanim mogę pisnąć choćby słowo. Nie sprzeciwiam się, gdy przyciska swoje usta do moich. Nie żebym chciał. Tym razem jest jakoś inaczej. Odsuwa się, przygryza moją dolną wargę i wznawia uścisk. Jej język myszkuje, badając wnętrze moich ust. Czuję, jak ciepło rozchodzi się po moim ciele, a serce zaczyna bić szybciej. Coś czuję, że tu dzisiaj umrę. Mój umysł zaczyna zasnuwać mgła i niejasno zdaję sobie sprawę z mojej dłoni poruszającej się w górę jej bluzki. Emi łapie oddech, gdy sięgam jej piersi, potem chichocze, a potem... zaroń się, jak słodko. W ogóle fajnie to wygląda. Gapi się na szczerzącą się Emi. Mówiłam, to będzie już moja druga wygrana. Co? To się nie liczy. Użyłaś swoich kobiecych wdzięków. Na wojnie, w miłości, wszystkie chwyty dozwolone, prawda? Ha, a ty się nawet czerwienisz. Nie wiedziałam, że tak łatwo cię zawstydzić, Hisao. No super. Wiesz, ty też się zarumieniłaś. Pewnie przez twoje pruderyjne obycie. Nawet ja muszę przyznać, że głupio powiedzieć to kobiecie, która właśnie siedzi na mnie okrakiem, a jeszcze przed chwilą się ze mną lizała. O mój Boże. Ja tu dzisiaj umrę ze śmiechu. Że niby jestem pruderyjna? W takim razie zobaczmy, kto pierwszy się zarumieni. Nie wierzę. Będą się teraz rozbierać albo zagrają w butelkę? Nie jestem pewien, czy jej głos mnie przeraża, czy podnieca, ale to pytanie szybko staje się nieważne. Oh my god! Ja pierdzielę, ja się tego nie spodziewałam. Ja pierdziu. Tego się tutaj teraz nie spodziewałam totalnie. Także cenzurka wlatuje, przykro mi. Tutaj dzieci sio plus 18. Już byłam ciekawa, kiedy te sceny plus 18 wejdą, ale nie spodziewałam się, że teraz. Uff. Wyćwiczonym ruchem ściąga z siebie bluzkę i zrzuca ją niedbale na bok. Stanik i spódnica szybko idą jej śladem na podłogę. Ha! Walczy z chęcią zarumienienia się. To raczej trudne zadanie. Podwyższamy stawkę, co? Moja własna koszula idzie za przykładem jej ubrań. Nie bez trudności z powodu mojej pozycji. Emi udaje, że ziewa. Musisz się bardziej posta... Co? Co się stanęło? Delikatnie przesuwam dłońmi po skórze Emi, czym przyprawiam ją o dreszcze. Wydawałoby się, że moje ręce znowu poruszają się same. Gdyby nasza pozycja na to pozwalała, najpewniej rozebrałbym ją do końca. O mój Boże, okej. Okay. Powodzenia. Zaczynam mówić coś o tym, że Emi zaczyna się rumienić, ale oboje bardzo szybko zbliżamy się do punktu, gdzie ledwo coś się powstrzymujemy. Rozmowa zamiera, a moje ramiona opuszcza energia. Okej, okay, ubierzcie się i idźcie już do chaty swojej, w sensie idź do pokoju. Jednak żadne z nas nie jest gotowe na to nagłe nowe uczucie. No chyba nie. Przenika mnie nieopisany żar, który pochodzi zarówno ode mnie, jak i najwyraźniej również od Emi. Wygląda na całkiem zadowoloną z siebie. Opierając się jedną ręką o moją pierś, dla mnie utrzymania balansu, a drugą trzymając moją dłoń, żeby się upewnić, że nie przejmę inicjatywy. W ogóle weź go, zwiąż. I wtedy po chwili wahania porusza się. I znowu się porusza, i znowu. Oddycha nierówno z każdym ruchem. Mój oddech też przyspiesza i staje się bardziej urywany. Jej ciało dygocze i drży, ocierając się o mnie i czuję, że zaczyna tracić równowagę. Musi być jej trudniej siedzieć prosto z powodu braku nóg.
Stabilizuję ją najlepiej jak potrafię, obejmując dłońmi jej pośladki. Są jędrne i napięte, okej. To ma sens, biorąc pod uwagę, jak dużo biega. Potencjalna siła tych mięśni powoduje, że napinają się w odpowiedzi na mój dotyk. To, czego nie wziąłem pod uwagę, to fakt, że moja próba ustabilizowania Amy tak jakby przesuwa się nieco do przodu i cóż, to niesamowite uczucie. Wierzę ci. Jej majtki z łatwością ślizgają się po moich spodniach i nie zajmuje nam dużo czasu, by wczuć się w rytm. Ale Amy nie zgadza się na utrzymywanie go, raz przyspieszając, raz zwalniając, raz zatrzymując na ciągnącą się wiecznie chwilę. Nie jestem pewien, czy bawi się ze mną, czy po prostu jest jej tak przyjemnie, ale od dawna mnie to już nie obchodzi. A w dupie to mam. Robi się nam coraz goręcej i nie mogę powstrzymać się od gwałtownego wdechu. Dźwięk wydaje się tylko napędzać Amy. Zaczynam podkreślać jej ruchy swoimi, co powoduje, że jej skromne piersi poruszają się pod moje dyktando. Jej oddech przyspiesza, gdy kontynuujemy, a mój staje się równie szybki. Z zamkniętymi oczami niecierpliwie zaciska usta. Właśnie na chwilę udało mi się podnieść. Nasze usta szukają się wzajemnie, podczas gdy jej pierś ociera się o moją, a nasz pot się miesza. Gdy opadam z powrotem, moje spodnie są mokre od potu. Zdziałbym je, gdyby nie oznaczałoby to przerywania tego, co teraz robimy. A nie chcę przerywać tego, co teraz robimy. Przerywać tego narastającego napięcia, tego łaskotania w tyle mojej głowy. Amy ociera się coraz szybciej, dysząc ciężko, a jej głos wydaje się niezdolny do przekazania tego, co czuje. Z drugiej strony jej ciało nie ma z tym problemu. Nagle porusza się nieco bardziej nierówno, gdy mój własny oddech grzęźnie w gardle, kończąc ostatnim desperackim pchnięciem, które posyła mnie prosto w nasilające się uczucie, o którego istnieniu nawet nie wiedziałem. Oh my goodness! O, myślałam, że tutaj coś będzie, dlatego czekałam, ale okej. Mój umysł pustoszeje, wypełnia się białym szumem, a ja poddaję się uczuciu orgazmu przez parę sekund. Cały świat poza tym niezwykłym odczuciem bycia razem z Amy zanika. Okej? I wtedy przemija, biały szum się rozwiewa, a ja zdaję sobie sprawę, że patrzę się prosto w oczy dziewczyny nade mną. Przez parę minut żadne z nas nic nie mówi. Dźwięk naszych oddechów wypełnia pokój, nasze piersi ciężko poruszają się pod wpływem doznania. W końcu niechętnie schodzi ze mnie i siada, opierając się o ścianę. Dołączam się do niej. Okej. O Boże! Przynajmniej byś się ubrała. Muszę znowu cenzurować. Więc zarumieniłam się? No chyba tak. Nie zauważyłem. Chyba wygrała. A ja? Amy wzrusza ramionami, wciąż oddychając z lekkim trudem. Też nie zauważyłam. Cóż, może powinniśmy... Nie wierzę. Muszę skorzystać z twojego okna. W pierwszym odruchu chcę się ukryć, ale wtedy zdaję sobie sprawę, że wciąż jestem całkowicie wyczerpany i siedzę tuż obok półnagiej Amy, więc nie ma już ucieczki. Oczy Lin przebiegają po Amy i mnie, po czym skupiają się na oknie. Była taka chmura. Jaka chmura? Chmura? Lin kiwa głową. Patrzyłam na nią przez moje okno, ale nie pozostała w moim oknie. Więc muszę skorzystać z twojego okna. Amy poprawia się trochę, powodując, że pokasłuje, by ukryć swój chichot. No jak długo potrzebne ci to okno? Jesteśmy ten... zajęci. Tym razem nie mogę powstrzymać śmiechu. Ja też. Lin ignoruje nas obojga i wygląda przez okno. Jej ramiona opadają. Wygląda na rozczarowaną. Zmieniła się w co innego. Rozczarowujące. Amy, trudno zachować poważną twarz. Przykro mi to słyszeć, Lin. Mogłabyś proszę teraz dać nam trochę prywatności? I szybko uciekła. Lin wzrusza ramionami, jakby niemo mówiła, mogłabym? I zaczepia stopą za drzwi, zamykając za sobą. O Boże, nie umiem się wysłowić. Oboje wybuchamy hałaśliwym śmiechem, nie mogąc sobie w żaden inny sposób poradzić z dziwacznie zgraną w czasie wizytą. O Boże, popłaczę się. Gdy nasz śmiech ucicha, spoglądam na Amy. Oboje jesteśmy w całkowitym nieładzie. Cóż. Amy unosi brew. Cóż?
Jeszcze raz? Emi uśmiecha się i śmieje, a potem kiwa głową. Tym razem powinniśmy pozbyć się ciuchów. O mój Boże, a ja chciałam kończyć odcinek zaraz. Co tu się dzieje? Nie, błagam, co tu... Nie, się boję. Ja się boję, co ja tu zobaczę. Błagam, nie. Będę czytać zamkniętymi oczami. Co? Światło wpada przez moje okno do pokoju na chwilę przed tym, jak budzik burzy poranną ciszę. Czuję się obolały. Zdarzenia poprzedniego wieczora nagle wdzielają się do mojej świadomości i czuję, że się rumienię. Cóż za pełen wydarzeń wieczór, doskonale wyjaśniający ból w lędźwiach. O ile pamiętam, powrót był raczej napięty. Po ubrudzeniu moich spodni umyłem je w łazience przed powrotem do pokoju. Ale wciąż została tam całkiem oczywista plama z przodu. Na moje szczęście jedyną osobą, na którą wpadłem po drodze z powrotem, był Kenji. A on nic nie zauważył. Cóż, nic poza mną w swoim najbliższym otoczeniu. Oczywiście spytał, jak mi minęła noc i czy nie dowiedziałem się czegoś ważnego. Nie wiem nawet, czy otworzyłem usta, by mu odpowiedzieć. Byłem zbyt zmęczony, by mnie to obchodziło. A tego ranka muszę przyznać, że jestem całkiem wyzuty z sił. Jednak mi obieca spotkać się ze mną na bieżni, a nie chciałbym jej zawieść. Okej, to skoro tak, to ja sobie tutaj po prostu zakończę. Tak, dobra, zapiszmy. Powiem tak, no zaskoczyło mnie to, bardzo mnie to zaskoczyło, tego się w ogóle nie spodziewałam. Ale okej, było spoko całkiem, więc nie było hardkorowo, można powiedzieć. Dobra, zaczyna się coś w końcu dziać, co nie? Spoczko jest. Także mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli tego nie lubicie. I tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.